Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto no i w sumie Darkest Dungeon. Nie wiem w sumie co więcej mogę powiedzieć, poza tym, że nie zaglądałem tej gry przez długi czas. W sumie dla was nie aż taki długi, dla mnie dosyć długi. Ale no to pamiętam moją ostatnią wielką porażkę. Dlatego też dzisiaj dla odstresowania głównie dla mnie. Powiedzmy też może właśnie spokoju, spokoju sumienia innych i w ogóle idziemy na spokojniejszą wyprawę. Chociaż wiem, że mówiłem już dość takim wyprawom i w ogóle, no ale czasem człowiek musi po prostu pójść na coś, co jest dziecinnie proste, żeby sobie trochę odpocząć. Tak więc o to i dzisiaj. W sumie powiem szczerze, zdecydowałem się nie wycinać tego. Chciałem sobie bardziej niż nie wycinać to, po prostu pokazać. Nie dlatego, że chciałem pogadać trochę, można powiedzieć, przyszłości całego kanału. Najprościej w świecie, po prostu ostatnio mi naszło trochę na rozkminy, można najłatwiej powiedzieć. Otóż, nie ukrywając, wiecie, że już ponad rok... These salt-soaked caverns are teeming with pelagic nightmares. They must be flushed out. No właśnie. Strasznie krótkie, powiem szczerze, spodziewałem się trochę dłużej, no ale kontynuując, ponad rok już od, powiedzmy, rebrandingu funkcjonuje na tym YouTubie. A ile można powiedzieć funkcjonuje i żeby był jakiś rebranding, jak po prostu, mniejsza to. Po prostu skasowałem stare filmy, pożegnałem się ze starą nazwą, zmieniłem ją trochę, awatara nowego wstawiłem i zacząłem od początku. No ale mniejsza z tym. No więc minął rok. Okej, okay, fajnie. No, ale powiem szczerze, ciągle widzę stagnację, przestój, po prostu brak zmian. Nie mówię tego złośliwie, czy z żalem, ale bardziej mi chodzi o to, że nie widzi niejednokrotnie ludzi różnych. Próbuję coś sobie przedstawić. Chodzi mi to lepiej bądź gorzej, nie mnie oceniać. Ale jednak, zwiększają mi się subskrypcje porządnie. Ewentualnie aż tak porządnie strasznie, ale trochę widać po prostu postęp. Widać wyświetlenia, widać cokolwiek, natomiast nie będę ukrywał, jak ja obserwuję u siebie. Są takie, można powiedzieć, skoki jakościowe, że nagle jest tego więcej naraz. Są lepsze okresy, gorsze. Ja to rozumiem. No wiecie co, no po prostu widzę, że to wszystko, mimo tego, że jakoś tam swoim tempem idzie dalej, to stoi w miejscu. Po prostu zastanawiało mnie. No to może być spowodowane, oczywiście nie widzę nikogo z was. Jeśli już to bardziej ja zawiniłem, tworząc kiepski content czy coś. Dlatego to właśnie naszło mnie ostatnio wolę na parę przemyśleń. Szczególnie jak naprawiałem tego mikrofona głupiego. No ale kontynuując. Co tak naprawdę waszym zdaniem robię źle, łamane na mógłbym robić lepiej? Co wam się nie podoba, co się wam podoba? Bardzo chętnie bym po prostu wysłuchał takie delikatne, nie wiem czy sprawozdanie, wyznanie, czy nie wiem jak to nazwać, po prostu takie informacje. Bo wiecie, może macie jakiś pomysł na to, jak mogę prezentować swój content, jak mogę kanał prowadzić. Wiecie, coś, co byście chcieli zobaczyć, co rzadko kiedy się widzi. Jakiś pomysł, coś, co po prostu jest w ogóle. Oczywiście propozycji jest dużo, tyle co osób. Dlatego zróbcie, że dzisiaj zaproponujecie coś, co tak bardziej na zasadzie do dyskusji, do przemyślenia, zobaczymy co inni o tym myślą. A nóż, widelec, łyżka, się to uda. Jeśli się nie uda, trudno. No ale właśnie, żeby nie było, jeśli chodzi o jakieś rzeczy typu pokaż twarz albo, nie wiem, graj w Fortnite'a. Takie rzeczy odpadają. Chociaż z tą twarzą to powiedzmy jest coś powiedzianego, żeby nie było, ale no to raczej wiedzą tylko ci, którzy ostatnio zaglądali na mojego Twitcha. Tak poza tym to wątpię, żeby ktokolwiek z was wiedział o co chodzi. Dobra. A mniejsza z tym, nie będę tutaj się o tym rozgadywał. No. Natomiast po prostu mocno mi to ostatnio zastanawiało. Czy jest coś, co robię źle, nie tak? Oczywiście, no. Oczywiście, już zaczynam mówić za szybko. No ale pomijając kwestię, że dajmy to u mnie, nie da się zobaczyć premier, czy jak nawet jakaś premiera jest, to nie wrzucam po 20 odcinków dziennie, żeby po prostu szybko przez to przejść. No czy tam po prostu nie ogrywam w jakiś tam optymalny sposób, jakby niektórzy chcieli. Ale najprościej w świecie ja gram po swojemu, dla siebie, że tak nazwę, to przy okazji jest. Ale żeby nie było, w kwestii tych premier niedługo powinno być trochę lepiej,
jeśli uda mi się ogarnąć parę spraw, to prawdopodobnie będzie Cyberpunk. Tam Cyber bardziej niż Cyber, czy tak powiem, mawia, ale mniejsza to. Baldur's Gate 3 to akurat na stówę pokażę. Nawet jeśli nie w formie pełnej serii, to chociaż takiego mojego pierwszego wrażenia, czy tam po prostu sprawozdania z tego, co ja sądzę o grze. O tym, co takiego jeszcze jest. Tutaj nie wiem, czy będę w stanie pokazać. Po prostu ze względu na to, ile czasu jest do tego i w ogóle, chociaż to niedawno. Ale Rogue Legacy 2. Po prostu zobaczyłem to dosłownie przed chwilą. Można powiedzieć, że wychodzi dwójka właśnie. I miałem takie, o Jezu, więc za dzieciaka się tego dużo oglądało na YouTubie. Podkreślam, dzieciaka to jest pojęcie względne. Pojęcie względne, tak. W sumie aż takie modne były, kiedy coś powstawało. Powstawało, czy tam, właściwie dobra, nie tyle co powstawało, co było na YouTubie. Ale jednak. No i w sumie jak ta dwójka wychodzi, tak stwierdziłem, że fajnie byłoby ograć, usiąść do tego, ale po pierwsze nie wiem, ile będzie kosztować, po drugie nie wiem, czy uda mi się to załatwić. No i w ogóle. I jeszcze z gier, które może będą, jest na pewno Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, czy jakoś tak. Dobra, może źle mówię, ale ogólnie mówiąc, no, remake Kingdoms of Amalur, chociaż dobra, nie, to raczej jest remake niż, znaczy remaster bardziej niż remake, no ale ogólnie jest. I nie ukrywam, pierwszego Amalura ogrywałem dużo, jak jeszcze jeden znajomy pożyczał swojego Origina, bo on akurat posiadał. I tą wersję też będziemy mogli, jeśli będziemy miały okazję. No, coś takiego mogę powiedzieć. Na pewno chciałbym się skupić chociaż po części na, powiedzmy, chciałem, na jakimś kontencie, powiedzmy, co-op czy coś. Tak jak to było z Terrarią, może bardziej, może nawet na zasadzie cross, jeśli ktoś by się chętnie znalazł. Może by nie było, rozmawiałem tam z paroma osobami, ale z kim, co, jak, o co, gdzie, po co. Wszystko to jest, powiedzmy, taki aspekt na razie prywatny. Podzielę się z nim dopiero, kiedy bym miał jasną odpowiedź od tych ludzi, z którymi rozmawiałem. Oczywiście, jeśli ktoś z was prowadzi swój kanał i chciałby jakiegoś crossa coś zaproponował, czy nawet gdybym ja miał wystąpić jako gość u was w serii, to piszcie na privie, czy to przez Discorda, czy przez twarzą książkę, wiecie, jakkolwiek. Ja jestem otwarty na propozycje, dyskusje, pomysły. Żeby nie było, do Terrarii też chciałbym wrócić i w ogóle, ale nie wiem, jak to będzie najprościej w świecie, bo nie udaje mi się zgadać z ludźmi, a na siebie po prostu nie chcę nikogo zmuszać, więc może po prostu sobie odpuszczę tę Terrarię za jakiś czas. Czytajcie, w wolniejszym momencie, jak po prostu nie będę miał pomysłu, że będę wydać w coś większego, że tak nazwę, po prostu zarzucę tę Terrarię znowu, będę kontynuował na we własnym zakresie sobie po prostu jakoś coś powoli. Wiecie, takie zapchaj dziury, to kiedyś robiłem z Crypt of the Necrodancer, ale no teraz powiem szczerze, nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, by Necrodancerza w takie zapchaj dziury dawać. Raczej powiem szczerze, preferuję trochę inny content przedstawiać wam tutaj. Chociaż żeby nie było, nie oznacza, że Necrodancer nie powróci kiedyś na jakimś live, jakiś Ultimate Challenge, przejść grę Arią, czy coś, nie wiem. Ale no, rozumiecie. Na razie to tyle, co mam do powiedzenia. Natomiast z jednej jeszcze rzeczy, to w sumie mówiłem, że ci, którzy widzieli o co z twarzą, przynajmniej na jednym mojego Twitcha, powinni wiedzieć. I w sumie mogłem już wcześniej wytłumaczyć, ale ogólnie ostatnio ogarnąłem sobie trochę nowe, powiedzmy, programowanie do streamowania. Parę rzeczy lepiej przygotowałem w ogóle. I mój Twitch, że tak nazwę, jest przygotowany już na profesjonalniejsze rzeczy, są w sumie na moment, kiedy zostały były udostępnione beatsy, zostały były udostępnione suby i inne takie rzeczy, po prostu wszystko. A wraz z tym, no oczywiście donacje. W czym donacje, to oczywiście takie, powiedzmy, kwestia całkowicie ostateczna. To na zasadzie będzie, chcecie korzystacie, nie chcecie, nie korzystacie, nikogo zmuszać nie będę. No ale wracając do nich. I tu właśnie jest taki, powiedzmy, jedna rzecz. Ja mam wiele planów co do rozwoju kanału i osobistego i po prostu gdyby mi się udało zrealizować wszystko, co planuję, to byłoby fajnie. Nie dosyć, żebym mógł pokazywać wam gry z komputera, tak jak teraz. Miałbym jeszcze dostęp do przedstawiania wam tytułów ekskluzywnych, czy tam ogólnie tytułów na PlayStationie, Xbox 3, Nintendo Switchu i tak dalej. Ale wiecie, potrzebuję karty przechwytującej, potrzebuję innych rzeczy. PlayStation 5 też potrzebuję, czy Xbloxa, X-Series, jeśli chcę z nich pokazywać. No i dlatego też, jeśli będą donaty,
pasek Nate'ów będzie na olbrzymią kwotę. Ale to jest tak powiedzmy cel ostateczny, że się tyle już by się kiedykolwiek dostało. Najprościej w świecie w nagrodę za to, że mam tak oddanych oglądaczy, jak zwykłym mówić na widzów tak powiedzmy prywatnie sobie, czy coś jak gadam z kimś. Mam subskrybentów widzów oglądających jakkolwiek, po prostu oglądacze. No to po prostu pokazałbym właśnie wtedy, jak wyglądam, zdjął tą maskę tajemnicy. Ewentualnie może nawet jakieś coś więcej. Nie mówię nic jeszcze na teraz, bo to wszystko jest takie daleko idące. No, oczywiście, żeby nie było to, że pasek Dame na to będzie tam na jakąś kwotę, jeszcze nie wiem ile tam, ale wiem, że będzie dosyć wysoka, bo to mniej więcej na pokrycie większości pomysłów takich pobocznych, które sam wiem, że ze swojej kieszeni nie zrealizuję na pewno ze względu na to, że no, po pierwsze zbliżają mi się studia, a wiecie, jak jesteście studentem, to jest pełno wydatków, więc po prostu to jest jedna rzecz. A druga, no najprościej w świecie też nie chcę wydawać wszystkiego na rozwój, powiedzmy, komputera, technologiczny, konsolowy i tak dalej. Mam też inne pasje, które powiedzmy sobie szczerze mogłyby się rozwijać równie dobrze i w ogóle. A niestety, no, przez to, że póki co były dla mnie ważniejsze sprawy, jak na przykład naprawa dysków, montowanie nowego i takie tam, to po prostu nie wiem jak, ale dobra, mniejsza o to. Tak więc, no, rozumiecie. Będzie coś. Czemu taki, tak dużo już wytłumaczyłem? Ale co konkretnie, co, znaczy, jaka konkretnie suma to w sumie, tak, suma w sumie, już się trochę zaplątuje, ale no, kontynuując. Na obecny moment nie wiem jaka ona będzie, poza tym, że no, jak mówię, to będzie taki próg ostatecznej ostateczności, który nie ma nie oczekuję, żeby był osiągnięty, ale jak już zostanie osiągnięty, to po prostu dostajecie ostateczną nagrodę tego typu w postaci właśnie pokazania twarzy. Owszem, później oczywiście będą też inne nagrody ewentualnie za osiągnięcie tego, jak na przykład jakieś specjalne czy coś, czy jakieś nie wiadomo co. Chociaż jak konkretnie, co, jak to, teraz nie powiem, jak mówię, to dopiero przed chwilą może to jest trochę przesada, ale jakiś system właśnie ogarnęłem, więc wszystkie rzeczy to są jeszcze takie kwestie powiedzmy do przemyślenia. No, ale w sumie tak przegadałem cały odcinek, powiedziałem, co mi na sercu ciąży. I w sumie zbliżałem się do końca wyprawy. Miejmy nadzieję, że przynajmniej... No, nie uznacie tego, że to było przydługie, nudne, bez sensu i w ogóle. Bo po prostu takie gadanie na tematy, które mnie akurat nurtują w danym momencie, czy coś z tym ciąży, jest moim zdaniem lepsze niż nawet takie usilne komentowanie gry, czy coś. Ja wiem, co wy o tym sądzicie. Wiecie, jeśli byście chcieli, ja nawet jestem w stanie, powiedzmy, robić odcinki na zasadzie komentarzy, bo rzucacie temat, na jaki będę gadał, w tle leci gra, cokolwiek. I w ogóle właśnie wczoraj coś do tego, takie jakieś podcasty czy coś, z chęcią też bym poprowadzić, ale... Niestety mam nieprzyjemne doświadczenie, że kiedyś próbowałem to zrobić. Już trochę czasu minęło, ale... Miałem pięknie zrobioną po prostu grafikę pod tło. Samodzielnie, żeby nie było, to nie jest tak jak zazwyczaj teraz, że... Biorę różne grafiki, powiedzmy, czy jakieś tam elementy, je łączę w całość, cokolwiek. Mniejsza o to, jak je robię. Ale to było dosłownie ręcznie robione przez pewną osobę. Było całe. I fajnie było. Muzykę wykorzystałem do podkładu jeden utwór, który tam bodajże kiedyś zespół rodziców, jak jeszcze tam grali w zespole właśnie skomponował. No i oczywiście był podcast na jakiś tam konkretny temat, nie pamiętam co to było już teraz. Oczywiście YouTube mi to ściągnął i zablokował całkowicie. Więc jeśli miał podcasty prowadzić, to nie wiem gdzie, jak, kiedy, co i jak. Woe to the sheep. Or does the absence of the shepherd not invite the wolves? Opat odosobnił się w piwnicy na wino, pod pretekstem rozważań, jak najlepiej pomóc parafianom z zalewem bezbożnych potworów nękających tę ziemię. Transept. Aktywność zabrakowana. Różganek 50% taniej, tak samo sala pokutna. Dobra. Mniejsza o co. Okej. Okay. Jak widzę, oni sami sobie radzą z tym wszystkim. Cóż, zobaczymy, czy mamy kogoś nowego. Nie. Przynajmniej nie w takim zakresie, w jakim bym chciał. I w sumie jedyne, co w takim razie na obecny moment pozostało. Więc zakończenie wszystkiego to... Wow, wiecie co, 20 tysięcy. Bym musiał znowu wydać wszystko, ale to są takie akcesoria, które nie ukrywam. No dla mnie są top tier po prostu, że... No po prostu...
mogły znać mnie w rozwoju wszystkiego, miałbym dużo łatwiej w ogóle trochę się plączę, ale no, mniejsza o tym. O proszę, syrena się pojawiła. Tak więc chyba już wiadomo, co będziemy robić w następnym epizodzie, kiedykolwiek on nastąpi. No ja wam na razie dziękuję. Napiszcie też swoją drogą, czy wy na moim miejscu byście to kupili, czy nie. Żeby nie było, mogę trochę obniżyć koszty. Co prawda niedużo, ale wiecie, zawsze można coś pomyśleć. No a ja na obecny moment, jak już chyba wspominałem, będzie trochę plącze. Dziękuję wam wszystkim, to by było na tyle, no i już do zobaczenia w następnych epizodach z różnych gier. No i więc trzymajcie się. Hey, hey.